Piacent to najnowszy film Piotra Domalewskiego. Ten film powstał przy współpracy z Netflixem, dlatego właśnie tam możemy go wszyscy już od teraz zobaczyć. A sam Piotr Domalewski kontynuuje piękne tradycje prosto ze szkoły polskiej, kiedy to kostium historyczny służył do tego, żeby opowiadać o tu. I teraz. Nie mogę, sprowokowałaś mnie. Muszę powiedzieć o naszym projekcie, który realizujemy w Stowarzyszeniu Słowo i Film, naszym stowarzyszeniu, pod tytułem Młoda Szkoła. I bardzo serdecznie Was zapraszamy do tego, żeby śledzić ten projekt właśnie na kanale YouTube'owym Stowarzyszenia Słowo i Film, bo tam opowiadamy o polskich młodych reżyserach, którzy debiutowali najwcześniej w 2015 roku. I jednocześnie łączymy to. Z takim przedłużeniem tradycji pokoleniowych polskiej kinematografii i łączymy młodą szkołę z polską szkołą. Dokładnie tak. Mniej więcej tak, jak zrobiłaś to mówiąc o Hyacyncie, mhm. to my dokładnie tak robimy w tym e, projekcie, także mhm. bardzo Was serdecznie do tego projektu e, zapraszamy. Co a... więcej, Piotr Domalewski hmm. na pewno też się znajdzie w jednym z odcinków. Tak będzie. No a teraz wróćmy do tu i teraz, czyli do Hyacynta. Są lata 80. polska milicja zajmuje się sprawą morderstw gejów. Robert, który jako funkcjonariusz jest przydzielony do tej sprawy, jest niezadowolony z wyników takiego fasadowego śledztwa i fasadowego przypisania sprawcy do tych morderstw, dlatego na własną rękę decyduje się, badać dalej tą sprawę. Wydaje mi się, że początkowo to było jedno morderstwo, a nasz bohater zaczął łączyć te sprawy z innymi, tak? W ramach ścisłości. Tu bym chciał zwrócić uwagę, że Piotr Domalewski po raz pierwszy w swojej karierze zdecydował się porzucić współczesność na rzecz historii. No, bo wcześniej w cichej nocy, w jak najdalej stąd, czy również w serialu Sexify opowiadał o tu i teraz. A w przypadku Jacynta cofamy się te. Niecałe 40 lat wstecz. Ja bym chciała, jak już skończymy omawiać te jesienne e, polskie premiery filmowe, e, zrobić jakiś taki Konkurs na podsumowanie, w którym z polskich filmów ten PRL lat 80. wypadł najciekawiej. Jakieś takie podkategorie zorganizować, gdzie w sposób najlepszy została użyta muzyka z epoki, gdzie były najlepsze dekoracje, gdzie była najciekawsza historia, gdzie było najwięcej nostalgii, bo trzeba przyznać, że ta jesień no, jest. Pełna filmów polskich z tego konkretnego okresu. Lata 80. królują w polskich kinach. Mieliśmy Zupę nic, mieliśmy Najmro, teraz mamy Hyacintha, a jeszcze wcześniej swoją premierę e, miało, żeby nie było śladów Matuszyńskiego. Tego filmu jeszcze nie widzieliśmy, ale niebawem zobaczymy i niebawem recenzja też się pojawi tego filmu, i może w tamtym filmie zrobimy takie podsumowanie całej epoki, która została nam pokazana w tych filmach. No i jest to fascynujące. Że mamy aż cztery filmy, które na różne sposoby opowiadają nam e, o bardzo e, konkretnym wycinku z historii. Brakuje piątego, żeby ranking był taki soczysty. No ja wiem, dlatego czekam. Może jeszcze coś znajdziemy. Hmm. Nie, nie przychodzi mi nic do głowy, czy jeszcze coś powinno się tego rodzaju pojawić. Aczkolwiek kroczyliśmy bardzo mocno w ten moment odwoływania się do mm -hmm. przeszłości. Pojawiają się też już lata 90., bo mamy Prime Time, mamy Powrót do Legolandu, choć ta nazwa jest chyba troszeczkę inna, bo to była nazwa festiwalowa Powrót do Legolandu, ale z racji tego, że Legoland jest nazwą zastrzeżoną, to ten tytuł nie może funkcjonować. No, w każdym razie cofamy się w czasie i mamy te podróże do naszego dzieciństwa do naszej młodości małe i duże małe i duże ale ja się zastanawiam czy to Nie jest ten moment, kiedy zaczynamy rozliczać ten PRL bardzo dokładnie, ponieważ w czasach PRL-u za to cały czas wałkowaliśmy temat II wojny światowej, ponieważ no, o współczesności, jeżeli można było opowiadać, to tylko dobrze. Oczywiście to. Nie, nie, oczywiście to nie było takie czarno-białe. Powiedz to Andrzejowi Wajdzie, na przykład. Nie, no, oczywiście zresztą Kieślowski też tutaj potrafił opowiadać bardzo dosadnie o współczesności. Niemniej, nawet współczesne polskie filmy. Wpadały w to przekonanie, że jeżeli czeka nas jakaś soczysta historia, no to tylko z okresu II wojny światowej. Taki nadal bardzo chętnie był poruszany ten temat. A może faktycznie teraz pora, żeby na ten tapet wziąć te czasy PRL-u. Jest tam tyle krwistych historii, tyle spraw do wyjaśnienia i do zgłębienia. Wreszcie wtedy panowała cenzura, więc mnóstwo rzeczy nie docierało do opinii publicznej, nawet z tą akcją, to myślę, że teraz dużo osób się dowie, że w ogóle coś takiego miało miejsce. No i ja jestem spragniona więcej takich filmów, które zgłębiają właśnie te czasy PRL-u i co tam się działo za zamkniętymi drzwiami. Aczkolwiek jest bardzo różnie, ponieważ no, w tym nurcie filmów o latach 80., które mają premierę jesienią 2021 hmm. roku, mamy wyraźny podział na filmy, które są mocno nostalgiczne wobec tych 80. i je idealizują, i tu mamy dwa tytuły, hmm. czyli Zupenic Nic i Najmro. No a z drugiej strony są filmy, które rozliczają, czyli właśnie Hyacinth i niewątpliwie, żeby nie było śladów. Dokładnie. Ja jeszcze zanim zaczniemy omawiać ten film, to jeszcze jest jeden ewenement, i nie jestem w stanie się powstrzymać, żeby Teraz tego o nie skomentować. Poniekąd. Ale chodzi mi o przedziwnej symbiozie egzystencji twórczej Piotra Domalewskiego i Jana P. Matuszyńskiego. No, oni są dla mnie jakąś przedziwną jednością twórczą dwiema stronami tej samej monety nie wiem, jakimiś dwoma braćmi, którzy się zgubili i znaleźli w tej reżyserii. Wszyscy pamiętamy debiut Matuszyńskiego, ostatnią rodzinę, który był niezwykłym dramatem rodzinnym gdzie pierwsze skrzypce grał Dawid Ogrodnik, o jego roli bardzo dużo się mówiło, zresztą ten film zawojował później Gdynie. no i rok później co mamy? Mamy kolejny dramat rodzinny Cichą noc, która również zawojowała Gdynię i również Dawid Ogrodnik wciela się w główną rolę. No a w tym roku znowu co mamy? Żeby nie było śladów autorstwa Matuszyńskiego, gdzie w główną rolę wciela się Tomasz Wziętek i akcja się dzieje w latach 80., a niedługo później mamy premierę Hiacynta, Znowu akcja dzieje się w latach 80., znowu w główną rolę się wciela Tomasz Wziętek. Co więcej, oba filmy skupiają się na podobnym zagadnieniu czyli skorumpowaniu e, służb wewnętrznych, tak, polskiego państwa. Jest luka w tym lustrzanym odbiciu, ponieważ Domalewski zrobił jak najdalej stąd. Nie ma lustrzanego filmu Matuszyńskiego, a poza tym mało kompatybilne są te ich seriale Król Matuszyńskiego i Sexify Domalewskiego. I nie ma chyba punktów wspólnych pod względem aktorskim. No, ja nie mówię, że idą za sobą krok w krok, ale te Byłoby ważne bardziej premiery, baśniowo i ładnie. To prawda, ale przyznacie, że jesteś na rzeczy. Coś tam na rzeczy jest. Z Dlatego Matuszyński też znajduje się w naszym projekcie Młoda Szkoła. Ale w wypadku tych dwóch ostatnich filmów, Matuszyńskiego i Domalewskiego, z racji COVID-u i tego, że przez to trzeba było wstrzymać prace produkcyjne przez jakiś czas, no to w sensie dosłownym jeden projekt kładł się cieniem. Na drugim, ponieważ Tomasz Ziętek mówił o tym, że właśnie miał ogrom czasu z racji Covidu, żeby przygotować się do roli, w żeby nie było śladów. Zresztą przygotował się do tej roli też fizycznie, schudł, żeby tam wyglądać jak najbardziej delikatnie, a ledwo skończył zdjęcia do, żeby nie było śladów, już musiał wskakiwać w buty swojego nowego bohatera, Roberta Schiacynta. I jak sam przyznaję, miał bardzo mało czasu, żeby się już przygotować do tej nowej roli, no i chociażby nawet nadrobić te kilogramy, no bo jednak tutaj jest tym milicjantem. I ta tężyzna fizyczna też była dla niego ważna, żeby uwierzygodnić swoją postać milicjanta. I jak przeczytałam te słowa, to... Ja wiem do czego zmierzasz. No właśnie i tutaj już przechodzimy do recenzji. Ja Hyacynta uważam za dobrze zrealizowany film, naprawdę doceniam jego warsztat, ale jednocześnie nie poczułam tego, nie przemówił ten film do mojej duszy i no... Tutaj znajduje może rozwiązanie mojego problemu, że po prostu za mało pracy włożono, żeby dopracować relacje między bohaterami. I ja, no, mimo wszystko miałam duży problem, żeby poczuć ten zawiły trójkąt miłosny, z którym mamy tutaj do czynienia. No cóż, mnie się ten film podobał. Ja właśnie jakoś w niego gładko wszedłem. Nie wiem, czy ostatnio była jakaś koniunkcja planet. Że coraz częściej nasze zdania są odmienne, co zdarzało się jednak rzadko do tej pory w historii tego kanału, a jest sytuacja, bym powiedział, odwrotna niż w przypadku Najmro, gdzie ty weszłaś w ten film, ja nie bardzo, a tutaj właśnie ja owszem, a ty niespecjalnie. Jakoś bardzo szybko i łatwo związałem się z naszym głównym bohaterem, od razu odczuwając, na czym będzie jednak. Polegał jego problem. No bo z jednej strony mamy tą zagadkę kryminalną, ten problem do rozwiązania. Kto i dlaczego chce, żeby ginęli warszawscy geje? I dlaczego SB kryje tą sprawę i zależy służbie bezpieczeństwa na tym, żeby to szybko rozwiązać i żeby nie było jakiegokolwiek rozgłosu? Więc to jest jedna sfera. A druga sfera, moim zdaniem dużo ważniejsza i od początku, taka, która w gruncie rzeczy dominuje w tym filmie, i ten gatunkowy sztafasz jest tylko tą sferą zewnętrzną, no to są uczucia, uczucia naszego głównego bohatera przede wszystkim, który biorąc się za tą sprawę, zadaje sobie jednocześnie pytania tożsamościowe: jaka jest jego tożsamość seksualna, jak on się z tym czuje, no jakby to jest pokazane, że wcześniej. Nie zadawał sobie tych pytań, albo nie chciał ich sobie zadać, że jednak w PRL-u mamy do czynienia z taką bardzo jednorodną rzeczywistością pod względem seksualnym, chociaż ta akcja Hyacynt toczyła się w drugiej połowie lat 80. kiedy wzięto się za homoseksualistów, można tak powiedzieć, to negatywna atmosfera wokół homoseksualizmu była w zasadzie przez cały PRL, gdzie oni byli traktowani jako dewianci, jako osoby chore. I tutaj jest wyraźnie pokazane, że pewnie wiele osób, nawet nie chciało wnikać w tą swoją tożsamość seksualną. Lepiej zrezygnować z tego myślenia, lepiej iść tą utartą ścieżką, bo po co robić sobie problemy? I, no właśnie, jakoś od pierwszej niemalże minuty poczułem, że nasz bohater będzie się z tym mierzył, że to będzie dla niego bardzo problematyczne. I tak odczytuję ten film jako film o tym, że są pewne warunki w rzeczywistości, w społeczeństwie, w systemie które nie pozwalają ci tak naprawdę nigdy zmierzyć się ze sobą samym i to, do jakich wniosków dojdziesz, kiedy już się zmierzysz sam ze sobą, to jest tak naprawdę drugorzędne. Czy będziesz homoseksualistą, biseksualistą, czy heteroseksualistą, to nie ma znaczenia, ale znaczenie ma to, że masz tą wolność, masz poczucie, że społeczeństwo cię zaakceptuje, rodzina cię zaakceptuje, no ale to jest jedno z drugim bardzo powiązane, niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonasz. No a poza tym mam poczucie, mimo wszystko, że ten film jest dosyć przełomowy dla polskiej kinematografii. Ponieważ do tej pory naprawdę mieliśmy niewiele tytułów, które zajmowały się homoseksualizmem, a chyba jeszcze mniej, które zajmowały się męskim homoseksualizmem. No Mamy Płonące Wieżowce. To jest jeden z takich podstawowych tytułów, gdzie mówimy o homoseksualizmie w środowisku blokowisk. A tutaj ten temat pojawia się raz jeszcze, i wręcz niektórzy określają ten film mianem pierwszego romansu gejowskiego polskiego. No i wyraźnie, Domalewski też chciał się wstrzymać. W pewien klimat społeczny, dyskusji na temat y, praw środowisk LGBT. Znaczy, wszystko to, co mówisz, jest oczywiście prawdą. Ten scenariusz jest. Y bardzo bogaty w tematy i faktycznie jest tam wiele wątków nad którymi możemy dumać podczas seansu i oczywiście są ważne i ten film pomaga ci docenić czy zrozumieć jak potrzebna jest ta wolność e, wyboru żebyś miał szansę poznać siebie tak naprawdę a nie e, później był zaskoczony co z ciebie wyskakuje nagle ja bardzo doceniam ten scenariusz za taką wielowątkowość. Mamy poczucie, że to życie głównego bohatera jest bardzo bogate w konflikty, no bo z jednej strony no mamy to tło historyczne, mamy tą pracę w milicji, kiedy nasz pełen ideałów. Młody milicjant zaczyna się mierzyć z tą rzeczywistością, że być może ta praca w milicji niewiele się różni od tej drugiej strony, tych niby przestępców, których łapią i te ich metody są równie okrutne, brutalne i niesprawiedliwe. Ja się zastanawiam, czy ktoś rzeczywiście szedł do milicji, mając jakieś tam ideały. Tutaj jest jeszcze ta dodatkowa sfera, że on w gruncie rzeczy znajduje się w milicji, ponieważ jego ojciec jest wysoko... Postawionym oficerem SB. No dokładnie, o to chodzi, więc wychowywał się w tym środowisku i myślę, że jednak. No, Wierzył, że tatuś jest dobry. Oficjalnie no milicja pilnowała porządku, tak. No ale dokładnie jest tak jak mówisz, nie dość, że nasz główny bohater jest tym młodym milicjantem, który powoli odkrywa prawdę o swoim zawodzie, to dodatkowo przez to, że jego ojciec jest pułkownikiem w służbach specjalnych w tym samym środowisku, no to ta cała sytuacja zaczyna nam się jeszcze bardziej komplikować, ponieważ no, kryzys w karierze naszego Głównego bohatera zaczyna być też kryzysem rodzinnym. Co więcej, jego partnerka też pracuje w milicji. A z drugiej strony, później chłopak, którego spotyka i który zaczyna być mu bliski, no jest prześladowany przez tą milicję. Więc no to wszystko nam się bardzo kłębi. Każdy konflikt jest powiązany z wcześniejszym. Nie wiem, czy ta relacja z ojcem do mnie najbardziej nie przemówiła, ponieważ Marek Kalita wciela się tutaj. W postać takiego zimnego ojca, takiego karierowicza z hasłem: Nie wychylaj się, a może ty, synu, też do czegoś dojdziesz, ale z drugiej strony ten ojciec o naszego bohatera takimi mackami kontroli. Można powiedzieć, że jest to opieka z perspektywy tego ojca, no ale no, nasz bohater ma no, takie poczucie, że, że niczego nie jest w stanie osiągnąć sam, pomimo iż no, czuje się dobry w tym, co robi, no to każde wyróżnienie, e, każdy dyplom, e, no, jest przyklepany przez ojca, więc cały czas ten cień ojca nad nim wisi i czuje jego ciężar i no jeżeli chciałby kontynuować pracę w tej milicji, no to będzie się musiał z tym mierzyć cały czas, a z drugiej strony przez to tym bardziej rozumiemy czemu chce się zbuntować i iść na przekór wytycznym i zrobić coś po swojemu, no może właśnie też dlatego, żeby e, utrzeć nosa temu ojcu i pokazać ja też coś potrafię zrobić na własną rękę. Postać ojca jest o tyle ciekawa, że pod koniec Domalewski umie ją pokazać jako postać tragiczną również, tak. więc to jest bardzo dużym plusem. Tak, no i ja właśnie się bardzo cieszę, że te postacie są wygrane no, na takiej głębi psychologicznej, ale ja teraz zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem to, że ta relacja z synem tak. Bardzo do mnie przemówiła, najbardziej z całego filmu. Uznaję to za taki najciekawszy element, taki najbardziej soczysty dla mnie. To czy to nie jest przypadkiem dlatego, że po prostu Domalewski najlepiej się czuł w tym klimacie, ponieważ on w każdym swoim filmie eksploruje. E, ten temat ojcostwa złamanego ojcostwa właśnie relacji dziecka z ojcem no więc możliwe, że to mu najgładziej tutaj to przyszło i dzięki temu te emocje ten konflikt jest no najlepiej wygrany, a właśnie w tych innych elementach tego filmu, czyli tak ważnej, kluczowej relacji tego trójkąta miłosnego no, no ja nie poczułam tej chemii nie poczułam tych iskier ja miałem poczucie, że postać Tomasza Ziętka jest cały czas na wstrzymaniu, i to w sumie mi się podobało. Może jest jeden moment, kiedy to powinno zostać rozegrane lepiej, i kiedy pewne tamy puszczają, to no, tam rzeczywiście powinny dziać się niesamowite rzeczy wybuchać wulkany i wodospady spadać no, z niezwykłą tak. siłą. Może troszkę tego zabrakło w tej scenie, aczkolwiek to wstrzymanie naszego bohatera jest jak najbardziej zasadne, no bo z jednej strony pracuje w milicji i jego kolega gay. Jest poznany tylko dlatego, że pracował przy tej akcji próby złapania mordercy homoseksualistów, a więc ta niby prywatna relacja jest tak naprawdę relacją związaną z jego pracą w milicji. Z drugiej strony, no właśnie, ma narzeczoną, żyje w społeczeństwie, w jakim żyje, więc jakakolwiek fascynacja innym mężczyzną, no jest czymś kompletnie zabronionym. No a poza tym widać, że dla naszego bohatera wyraźnie to jest jakiś taki nowy teren, że mm -hmm. nawet jeżeli gdziekolwiek kiedykolwiek pomyślał o swojej tożsamości seksualnej w inny sposób niż jako o tożsamości heteroseksualnej, no to spychał to wyraźnie. Więc tutaj, nie wiem, odkrycie kamery z gejowskim porno. Bycie w tym środowisku gejów, no on cały czas jest taki w sobie, jakby czuć niezręczność, a zarazem pewną fascynację. No tak, ale tak jak mówisz, powinien być ten moment eksplozji, tego wreszcie przełamania tych hamulców i odkrycia wcześniej niezbadanych, a jak się okazało, bardzo pożądanych terenów, ale no, właśnie. Tak, ta scena kluczowa być może dlatego, czy by mnie ten film kupił, czy nie. No, dla mnie została wygrana na zbyt zimno, nieprzekonująco. Być może no, wina jest już nie aktorów nawet do końca, tylko mhm. do Malewskiego, który poprowadził tę scenę chyba trochę za szybko. Za szybko ta scena z pewnego rodzaju umizgów. Mhm. Przeszła do innych rzeczy. E... Tym bardziej, że później już padają takie mocne deklaracje ze strony bohaterów. Takie, które mają znaczyć, że to jest naprawdę głęboka relacja. Znaczy mnie się wydaje, że ona mimo wszystko głęboka jest tylko z jednej strony. Z jednej strony mamy fascynację arka Robertem, i tutaj jest ta osobowościowa fascynacja, wyraźnie skierowana w konkretną stronę. Ale... Może właśnie nie miłość, no tylko jakaś taka fascynacja kimś innym, z kimś takim raczej. Jest poza środowiska, a z drugiej strony mamy Roberta, który bardziej jest zafascynowany tą inną drogą tożsamości, a po prostu Arek jest drzwiami do tego świata. Absolutnie. Tylko, no właśnie, intelektualnie ja tu wszystko no, nie kupuję wiem, ja to i mimo rozumiem? Mimo wszystko poczułem. Ale tak czy siak, no Emma... mogło być lepiej mogło być mocniej, aczkolwiek póki ty nie przyszłaś do mnie ze swoimi zarzutami to, to dla mnie był film na piąteczkę, jakby Eks... czułem pewne znaczy... schematy czułem pewne jakieś lekkie niedociągnięcia no to czemu nie została ta piąteczka? Hmm. No bo uznałem pewne kwestie, że być może są za mało dopowiedziane i być może powinny być bardziej rozwinięte. Jakie kwestie? Zastanawiam się czy udało się odpowiednio pokazać to no podziemie, no chyba należy to nazwać podziemiem, podziemiem gejowskim. I czy udało się odpowiednio wygrać tą willę, willę gdzie młodzi chłopcy oddają się starszym panom, gdzie no, wyraźnie jest to rodzaj prostytucji. I ja mimo wszystko miałem takie wrażenie, że to jest złe, ale może rzeczywiście, no, wziąłem to tak na wiarę od początku, że to jest złe i że oni jakoś z różnych powodów dają się tam wciągnąć tym starszym mężczyznom do tej relacji. Ale być może rzeczywiście tego w filmie nie udało się wyartykułować. Tak, bo Mateusz teraz odpowiada na mój zarzut, który tak. miałam do tego filmu, że właśnie ta willa spełnia taką stereotypową estetykę homoseksualistów. Kiedy to już wiadomo z tradycji greckiej, młodzi chłopcy są taką atrakcją dla dojrzałych mężczyzn, i są niejako no, taką soczystą zabawką. No. no i pojawia się tutaj ten wątek, ale miałam takie poczucie, że no jest to mroczny sekret, dlatego, ponieważ dzieją się te morderstwa i to no. na zlecenie konkretnego człowieka. A nie wybrzmiało to, że jednak ta dynamika władzy między młodym studentem a panem profesorem. No, jest podejrzana, jest śmierdząca, i może się tutaj wydarzyć molestowanie seksualne, no i, i dlaczego też nie mówimy o tym. Być może tutaj zabrakło szerszego rysu społecznego, to znaczy tego, w jakich warunkach, w jakim zaszczuciu mimo wszystko żyli ówcześni homoseksualiści, że. Pewne warunki życia, że chęć bycia w zgodzie mhm. ze sobą, ze swoją orientacją seksualną, prowadzi do pewnych trudnych wyborów. Czy znaczy, mnie się wydaje, że to i tak gdzieś tam. Jest obecne. To znaczy, że ci ludzie nie żyją tak, jak chcą i żyją, no jednak, właśnie w tym podziemiu, a podziemie sprawia, no, że nie możesz żyć całkowicie normalnie. Że posuwasz się do rzeczy, których być może normalnie byś nie zrobił, ale no to jest takie też cieniutkie, że ja to czuję, ale może nie do końca wiem to z filmu. Poza tym, w moim odczuciu nie jestem pewna, czy ten film wybrzmiał tak, jak miał wybrzmieć. To znaczy, nie mamy wątpliwości, że ten film właśnie właśnie. Zakłada te e, kostiumy z epoki, ale tak naprawdę chce opowiadać o tym, że nic się nie zmieniło w Polsce. E, padają w tym filmie takie bardzo dosadne komentarze, które no niejako wręcz przełamują czwartą ścianę, mam wrażenie, że, że one są wprost, po prostu do współczesnego widza, że właśnie w tej Polsce nie da się żyć, że dla homoseksualistów nic się w Polsce nie zmieni. I przyznam szczerze, że w ogóle nie byłam fanką tych takich dosadnych komentarzy, bo jednak za bardzo wybijały mnie z tej historii. Jakby no na chwilę wychodziłam z tego zawieszenia niewiary i sobie przypominałam, że żyję tu i teraz. No ale z drugiej strony, czy te komentarze nie były właściwe do tamtej epoki, do. Tego konkretnego scenariusza, który nam jest przedstawiony? Być może, ale no może nie zostały wprowadzone na tyle umiejętnie, żeby się tak pasowały w całość, aczkolwiek może taka była po prostu decyzja twórcza, że miały tak wybrzmieć. Zresztą Domalewski w ogóle lubi jakby wracać do tej współczesności, bo nie wiem, czy zauważyłeś tą rozkminę, że a dlaczego jak jest Darek, to Dariusz, a jak Marek, to już nie Mariusz. To jest jakaś taka rozkmina z jakiejś znana współcześnie? Bo tak, ja nie, tak, nie, nie to, ostatnia, to ostatnia mnóstwo było na ten temat. No, no to tak krążyła żarci, Krążyła ten żarcik, tak? Mnie bardzo zupełnie po tego rodzaju rzeczy nie przeszkadzały. Jakoś wydawało mi się, że to jest ten sensowny naddatek, że mamy tutaj. Y Odwołanie do współczesności, że nie jest to tylko coś ubrane w kostium. Nie, no ja wiem, wiem, tak, tak, ale no takie elementy tym bardziej podkreślały to, że no niby mówimy y, o sytuacji sprzed 40 lat, ale tak naprawdę to mówimy o dzisiaj, że nic się nie zmieniło. No ale właśnie z drugiej strony, oglądając ten film, no to. Jednak ma się poczucie, że się trochę zmieniło. No bo tutaj oglądamy bardzo brutalne sceny. Homoseksualiści są torturowani, mordowani, są traktowani okropni, bici, prześladowani na masową skalę. I oczywiście takie rzeczy nadal się dzieją w Polsce ale no z drugiej strony no nie jest też tak, że tak no muszą się ukrywać gdzieś tam po kątach. No niby nie muszą ale lepiej jak się ukrywają, bo wtedy mają święty spokój. Z drugiej strony jeszcze niedawno jedna trzecia Polski czy więcej była strefą wolną od LGBT no jednak były to konkretne uchwały na poziomie samorządowym, które godziły w prawa osób Homoseksualnych. No. no, ja rozumiem, ale no, z drugiej strony mamy mnóstwo osób publicznych, które są zadeklarowanymi homoseksualistami, którzy mogą być jakimś wsparciem dla osób homoseksualnych. No, właśnie, kręci się filmy. My żyjemy oczywiście w dużym mieście, no ale w dużym mieście, no to też wszędzie widać to wsparcie dla osób LGBT. Wszędzie są tęczowe flagi. Ja wiem, że to wymaga dużej odwagi, ale jednak spotyka się te pary homoseksualne na na ulicach. Oj, rzadko. Nadal bardzo rzadko. Ty mało wychodzisz z domu no, też. Może trochę mniej <noise> niż ty, to prawda, ale jak się spotyka pary homoseksualne, to jednak kobiece, ponieważ ten próg akceptacji dla pewnej czułości między kobietami jest dużo większy. Tak, to może prawda, ale mam takie poczucie, że no jednak aktualnie to przyzwolenie na niebycie heteronormatywnym, no w Polsce jest. Ale mnie się wydaje, że hiaccynt też próbuje powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że przez te 30 parę lat od akcji hiacynta, to raz, że już wtedy na świecie było lepiej, ale świat poczynił bardzo daleko idące kroki, żeby no, była realna równość mhm. osób heteroseksualnych i nieheteroseksualnych. No i świat nam znowu bardzo odjechał, a myśmy poczynili tylko maleńkie kroczki do przodu bardzo maleńkie kroczki do przodu. Prawnie to w zasadzie nie zmieniło się nic, a yy, w pewnym sensie z racji tego, jak ostatnie lata wyglądały, to się trochę pogorszyło. Nie no, oczywiście, że tak, ale no właśnie mam poczucie, że właśnie oglądając ten film można dojść do no, takich trochę mylnych wniosków. W sensie tak trochę rozgrzeszać e, to, że nic nie robimy w tym względzie. No bo no, kiedyś 40 lat temu gejów prześladowano, pałowano, mordowano, a teraz nie, teraz tylko troszkę. Ale Także... rzadziej policja, po prostu osoby prywatne to robią. No policja też się zdarza ta sytuacja z Margot. Hmm, no właśnie była... dlatego. No nie powiedziałbym, że jest dużo lepiej. No mimo wszystko, ja wiem, że no, jak się patrzy na ten wycinek kryminalnej rzeczywistości, którą pokazuje Chiacent, no to tak, no to można się złapać za głowę i powiedzieć, ola Boga. No ale mimo wszystko, jak patrzymy na naszą codzienność, no szału nie ma. I też ten film próbuje nam pokazać, że szału nie ma, a może zróbmy coś, żeby ten szał wreszcie był. Dlatego ja jakoś tak w ogólnym rozrachunku dobrze yy, odebrałem ten film i pod względem historii, i pod względem emocji, i pod względem tej wymowy. W ogóle trzeba tutaj powiedzieć, że Domalewski w sumie się robi nam bardzo wszechstronnym reżyserem. Bo ma już za sobą i taki dramat rodzinny, i kino społeczne, i teraz kino historyczne, i to gatunkowe, no bo jednak jest to kryminał w dużym stopniu. I komedie. Dokładnie, no jeszcze mamy właśnie to sexyfaj szalone. No także Domalewski jest bardzo wszechstronny i się chłopak bardzo rozwija, co nie zmienia faktu, że z ostatnich premier Domalewskiego jednak najbardziej lubię sexyfaj. No ale należy pamiętać, że jest to premiera dzielona razem z Kaliną Alabrudzińską. No tak, to prawda. aczkolwiek to poczucie humoru tutaj w Hyacinth również gdzieś tam wychodzi z Domalewskiego. No ja nadal no, najbardziej chyba mimo wszystko lubię Cichą Noc. Z premier. Ale z ostatnich premier. Z ostatnich czterech premier Domalewskiego <grym> najbardziej lubię Cichą Noc. A Hyacent jest takim solidnie zrobionym filmem z pięknymi zdjęciami, interesującą muzyką. Bardzo dobrą scenografią i kostiumami, no, ten, no ta sfera klimatu PRL-u jest bardzo dobrze oddana. I to, co mi się jednak tutaj podoba, mhm. że nie ma przesadnej fetyszyzacji tej sfery. No tak. To nie jest Royst, chociaż niektórzy to porównywali do Roystem, bo dla mnie to jednak nie jest Royst, gdzie tam był bardzo duży nacisk, że się bawimy tymi latami 80. Tu jednak to jest przede wszystkim scenografia i troszkę małych mrugnięć okiem. Aczkolwiek te zdjęcia są tak piękne, no, tak piękne, estetyczne, piękne. że PRL. Znaczy jeszcze piękny drut tak, PRL-owski. No, no jeszcze tak pięknie się na mnie rzucił, jak w tym filmie, naprawdę no robią wrażenie. No, ale jednak oglądałam ten seans na dość zimno. Jestem ciekawa, jak będzie, z żeby nie było śladów. Niektórzy też mówią, że na zimno. Ciekawe, czy tutaj się poróżnimy również. Może tym razem nie. Z racji tego, że Hyacinth jest tak łatwo dostępny, to mamy nadzieję, że go obejrzycie i skomentujecie, co wymyślicie o tym filmie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!